dobry. Mam na imię Ania i goszczę Was dzisiaj w Bidze przy Starym Kleparzu. Z zawodu jestem ekonomistą, a prywatnie jestem żoną i mamą dwójki nastolatków, którym poświęcam cały swój wolny czas. Pracując jako pracownik biurowy, stwierdziłam, że siedzenie za biurkiem jest dość nudnym zajęciem. Podczas gdy zmieniałam pracę, trafiłam na ogłoszenie Bigi na osiedlu Strusia, gdzie ówczesna ajentka Sylwia, którą zresztą serdecznie pozdrawiam, wtajemniczyła mnie w świat Bigi, dzięki czemu jestem jej bardzo wdzięczna. Później, po ponad 2 latach, dostałam propozycję przejęcia sklepu tutaj na Starym Kleparzu. Dlaczego wybrała Pani branżę modową? A która kobieta nie lubi się dobrze ubierać? Branża modowa jest bardzo interesująca, ciekawa, pełna wyzwań, a ja byłam gotowa, by je podjąć. Jak podoba się Pani praca w Bidze? Wielką zaletą tej pracy jest głównie kontakt z klientem, z ludźmi, którzy są na tyle różnorodni w swoim stylu, że pomoc i doradzanie im stanowi dla mnie duże wyzwanie, ale efekt końcowy jest zadowalający, ponieważ klienci do nas z powrotem wracają na zakupy. Czy pamięta Pani swój pierwszy dzień w Bidze? Tak, pamiętam. Byłam bardzo zestresowana. Ale dzięki pomocy mojej szefowej i wyrozumiałości klientów, pierwsze dni przeszły mi bezproblemowo. Co na początku sprawiało Pani największą trudność, a teraz Pani to lubi? Najbardziej z racji tego, że jestem osobą dosyć nieśmiałą, sprawiało mi doradzanie klientom. Bałam się narzucać własnej opinii, bałam się tego, że nie zrozumiem ich stylu, ale wszystko przyszło z czasem i teraz nie sprawia mi to większego problemu. Wręcz klienci często korzystają z moich rad, często słyszę też słowa podziękowań, co jest bardzo miłe. Czego nauczyła się Pani pracując w Bidze? W Bidze nauczyłam się, jak zarządzać sklepem, personelem. Jestem bardzo zadowolona i wdzięczna za to, że zawsze mogę na nich liczyć. Nauczyłam się również cierpliwości oraz indywidualnego podejścia do klienta. Również nauczyłam się współpracy z wszystkimi działami firmy Biga. Czy poleca Pani robienie zakupów w sklepach z odzieżą używaną? Gdybym nie polecała, nie byłoby mnie tutaj. Robienie zakupów w second handach ma kilka zalet. Przede wszystkim ubrania są jednostkowe, niepowtarzalne, na każdą kieszeń, dobre gatunkowo. Często można spotkać perełki nawet światowej sławy projektantów. Dzięki takim zakupom dajemy ubraniom drugie życie, co przyczynia się również pozytywnie dla środowiska.